są, myślę, tak dwa rodzaje klientów, którzy przychodzą do studia. Są ludzie, którzy podążają za modą i chcą tylko i wyłącznie się upiększyć. I są ludzie, którzy przychodzą do studia z jakimś tam zamiarem i te ich tatuaże, czy dobór wzoru, albo wzory, które nam przynoszą, są po prostu jakąś taką próbą, nie wiem, wyrażenia siebie i oprócz tego, że upiększają to ciało, mają dla niej jakieś takie znaczenie również w takiej jakiejś sferze innej niż tylko, nie wiem, zrobię sobie gwiazdki czy jakiś napis czy coś, tylko mają dla nich takie znaczenie wewnętrzne, o czym trzeba pamiętać. Jeśli chodzi o higienę, należy pamiętać, najlepiej zapytać się tatuatora, ewentualnie popatrzeć, jak tatuatorzy pracują, jakim sprzętem, w jaki sposób jest to wszystko robione, bo higiena przede wszystkim jest najważniejsza. Bez względu na to, co się robi, czy jest to tatuaż, czy jest to gwiazdka, czy jest to portret tam kogoś bliskiego, czy obojętnie jaki inny wzór. No a druga sprawa, no trzeba też zwrócić uwagę, na przykład w przypadku kobiet, żeby nie tatuować pochopnie wszystkich części ciała, brzucha czy coś tam. Można się zastanowić nad tym, czy na przykład kiedyś będzie się chciało mieć dziecko, czy coś. Wiadomo, że niektóre części ciała podczas ciąży, ewentualnie innych takich akcji, mogą się rozciągać, mogą się kurczyć i ten. No najważniejsze, myślę, chyba przede wszystkim higiena, a dobór wzoru już potem zależy indywidualnie od klienta, nie? Uważam, że pokolenie to młodsze, ludzie, którzy mają tam, powiedzmy, przedział wieku od 18 do 25 lat, nazywam ich pokoleniem MTV. I często się zdarza, że przychodzą dziewczyny, bo faceci może mniej, ale większość dziewczyn przychodzi i robi sobie tatuaże na wzór jakichś tam gwiazd, muzyki czy coś. Modne są gwiazdki i tego typu rzeczy. Jak kiedyś, tam 10 lat wstecz były modne delfiny czy skorpionki czy tego typu rzeczy, to czasami są takie okresy w życiu studia, w którym można stwierdzić, że część takich tatuaży czy wzorów wykonuje się częściej niż normalnie. I też po rozmowach z klientami można odebrać wrażenie, że jest to spowodowane jakimś tam trendem, może ogólno jakimś tam światowym, czy coś w tym stylu. Tego typu konwencje jak Łódź, czy Kraków, czy jakaś tam konwencja zagraniczna w Berlinie, czy w Pradze, są takimi wydarzeniami, które warto po prostu na własnej skórze odebrać, spotkać się z tymi ludźmi. Jeśli chodzi o propagowanie tatuażu i zmianę mentalności ludzi, w Polsce to no, takie rzeczy, takie imprezy mają duży wpływ na to, na zmianę może takiego spojrzenia. Wiadomo, że ileś tam lat wstecz tatuaż czy kolce, bardziej tatuaż kojarzył się głównie z takimi no, półświadkiem czy kryminałem czy coś w tym stylu. Coraz więcej ludzi po prostu ma ochotę robić tatuaż. Dużo też dobrego robi na przykład program na Discovery czy Travel Living Miami Inc., bo na przykład u nas tam w Tychach dużo ludzi starszych przychodzi, pytając o różnego rodzaju tatuaże, o portrety na przykład dzieci czy krewnych. I właśnie dużo dobrego mówią na temat tego programu i być może nie wiemy, co nimi kieruje, ale myślę, że takie tego typu imprezy, gdzie można zobaczyć na przykład relacje w telewizji, czy przeczytać o tym w gazecie, czy zobaczyć na internecie, w przypadku starszych ludzi myślę, że nie jest to aż tak ważne, ponieważ ten internet jednak trochę skierowany jest do młodszych. Ale jeśli chodzi o transmisje takie telewizyjne, czy te programy na Discovery, albo w innych kanałach, jest to bardzo potrzebne, ponieważ troszeczkę się przełamuje ta moda. To społeczeństwo staje się bardziej liberalne i już nikt nie zwraca uwagi na to, czy ty masz tatuaż, czy pięć kolczyków w twarzy. I myślę, że ludziom coraz częściej bardziej się to podoba, niż wywołuje to jakieś negatywne skojarzenia, czy takie odczucia. Nie? Yeah.